CBR. Dlaczego CBR? Civitas Blues Art, czyli tak jest, rozwinął temat, czyli społeczność bluesowo-artystyczna. Pomyśleliśmy kilka lat temu z moim przyjacielem, z Rysiem Rosińskim, on gdzieś się przewija, to są właśnie jego obrazy, malarz, który maluje, zresztą w Starowicach też miał wystawę, że warto byłoby zrobić coś takiego, ponieważ całą inspiracją to chyba były słowa mojego syna, który powiedział mi kiedyś: ojciec, kto słucha bluesa? Chyba tylko starzy i emeryci. Ja mówię: synu, przychodzi czas, kiedy będziesz również w moim wieku, czyli facetem po 40, po 50, i też może wtedy powiesz, że słuchamy bluesa. Wtedy blues, dlaczego blues? No jest to pokolenie, moje przynajmniej, 62 rocznik, 50 lat na karku, że myśmy się wychowali na bluesie. Myśmy się wychowali na takich zespołach jak Jam, jak Kasa Chory, jak Recydywa i wiele innych. I myślę, że to, co chcemy zrobić jako ta grupa nieformalna, to przede wszystkim to, żeby jednak ta muzyka nie zginęła, żeby ludzie słuchali. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim ta taka wrażliwość muzyczną zabija to, co mówimy dzisiaj, poprzeczka, telewizja, internet. Wszystko tam mogą znaleźć, ale nigdy żaden internet, żaden filmik, żaden iPod, żadne słuchaweczki w uchu nie zastąpią tego, co dzisiaj żeśmy wysłuchali na żywo, kontaktu, spotkania się z artystą, ponieważ ci ludzie potrafią grać, to ja zawsze powtarzam. Oni potrafią grać, biorą instrument i wiedzą, co z tym instrumentem zrobić. To nie jest to, że przy dzisiejszej technice można zrobić wszystko. Z najgorszego, bez słuchu, bez niczego, możemy nagrać świetną płytę. Nawet ja bym nagrał świetną płytę, choć nie potrafię śpiewać w górę. CB Art to jest niewiele osób ze Skarżyska. CB Art to jest coś takiego, dlaczego nigdy zastanawiam się, czy warto rejestrować to stowarzyszenie. I dostaliśmy chyba taką wewnętrzną odpowiedź, że chyba nie. Towarzystwo, dlatego powiedzieliśmy, że jest to towarzystwo, czyli grupa ludzi, przyjaciół, społeczność, która chce słuchać razem, coś robić, razem się przyjaźnić, razem się bawić, bo to jest chyba w bluesie najważniejsze. Są przykre rzeczy, w życiu różnie jest, ale tak jak śpiewał Rysie Grydel, w życiu są piękne, są tylko chwile. I na pewno każdy z nas chciałby, żeby tych chwil było jak najwięcej. Ale to, co mówię, CB Art to jest kilka osób, przyjaciół i cieszę się ogromnie, że również do CB Artu, bo mogę to powiedzieć i to z całą odpowiedzialnością, że CB Art to tacy ludzie jak Witek Jąkalski, gitarzysta Nocnej Zmiany Bluesa, Jacek Spruch, który mieszka obecnie w Hamburgu już od 20 lat, ale osoba, która tworzyła Nocną Zmianę Bluesa, to Partyzant, czyli Krzysiu Toczko, który grał i ostatnie 3 lata spędził razem z Ryśkiem Rydlem w Jamie. W Outsiderze, na CI, jak on to mówi, chodzi to o akordeon również. To również Michał Kielak i to wielu innych. To jest właśnie CBA, czyli społeczność bluesowa artystyczna. Po to tylko, by blues nie zaginął, by ludzie z powrotem zaczęli słuchać bluesa na żywo, w takich warunkach, nawet kameralnych, malutkich, bo dobrze wiemy, że no niestety wielkie stadiony są zarezerwowane dla wielkich gwiazd, ale również wielkie gwiazdy grają w takich malutkich. I są to dla mnie chyba gwiazdy, które lepiej i jaśniej świecą. I to jest właśnie cały CB Art. Chłopcem był, pustą mieć cały świat.
świat, jak to by było to, to plakacie same.